Hej, dzień dobry, cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie z tej strony, rzecz jasna, Demoni Diaz i czas na to, aby spełnić prośbę Kai. Mianowicie chodzi o sprawdzenie jej strażników i pracowników, którym do końca ona nie ufa, więc chodźmy do nich, bo jesteśmy tuż obok. No i pogadajmy może po kolei. Ten ucieka, jest podejrzany, idziesz na pierwszy ogień, gościu. Lepiej, abym pomówił z nim bez Kai. Aha. Sam na sam. Mówisz to do niego, tak? Zostań tutaj. Dobrze. Czym się zajmowałeś, zanim zostałeś ochroniarzem Kai? A? Co? Dlaczego mnie o to pytasz? Chyba nie zrobiłem nic złego, co? Nie wiem. Ty mi powiedz. Co? Nie, nie. O, w żadnym razie. O co chodziło? Aha, tak. Czym się przedtem trudniłem? Należałem do banitów, jeszcze w czasach Logana, księcia Tawaru. Kiedy berserkowie przejęli władzę nad fortem, wiele się zmieniło. Nie chciałem mieć nic wspólnego z tymi dupkami z krateru, więc szybko dołączyłem do berserków. I całkowicie zerwałeś kontakt ze starymi kumplami? Z większością z nich tak. Połowa nawet życzy mi śmierci. Z paroma nadal załatwiam interesy, ale to wszystko. Rozumiem. Widziałeś się ostatnio z jakimś banitą z krateru, zgadza się? Ale... kurka... No, faktycznie. Zawarliśmy niewielką transakcję. Opędzlowałem trochę żarcia za garść eleksitu. No nic poza tym. Zdajesz sobie sprawę, jak to wygląda. Daj spokój, odcep się ode mnie, człowieku. Nie wypaplałem przecież naszych planów. To chyba nic takiego, że dorabiam sobie na boku. Nigdy nie naraziłbym nas na ryzyko. Skoro tak twierdzisz. Słuchaj, lepiej nikomu o tym nie wspominaj, dobra? Proszę, nie pakuj mnie w kłopoty z powodu odrobiny eleksitu. Błagam. No dobra. Nie przesłuchałem wszystkich strażników. Ale to ten gość jest głównym podejrzanym. No tak, bo był pierwszy, ale serio jest dziwny. Jesteś berserkiem od dawna, prawda? Odkąd pamiętam. Zawsze byłeś wojownikiem? Robię to, co trzeba. Teraz trzeba walczyć. A może najciemniej pod latarnią no będzie. Tak, oczywiście. Spotkałeś kiedyś prawdziwego banitę? Tak. No i? Co o nich sądzisz? Okropnie z nich pozażyli. Jasne. A Kaja? Może liczyć na twoją lojalność? Czy myślisz o tym, by kiedyś wbić jej nóż w plecy? O Boże, Jack, jesteś najgorszym prędzej po prostu detektywem. Zginę, pozwolę, by Kaję spotkało coś złego. No tak, na pewno. Wierzę ci. Co jest? Jezu. Czasami dialogi są spoko, czasami są tak toporne, tak naiwne, jak na przykład teraz, że nie wiesz, że to słucham po prostu. Nie jesteś aby za młody na wojownika? Ej, może brak mi doświadczenia, ale szybko się uczę. A nie ma lepszego instruktora niż Kaja. Z tym się zgodzę. Wiele się nauczyłem, dzięki niej. To prawdziwy zaszczyt służyć u jej boku. Byłeś może ostatnio w lesie? Na przykład na służbie? Jedyne co mnie zwolni ze służby to celny strzał w łeb. Wykonuję rozkazy Kai i kropka. Zamierzasz mi wmówić, że nigdy nie chciałaś spróbować czegoś nowego? Chłopie! Może dawniej. To znaczy, kiedy byłem jeszcze banitą. Ale wtedy byłem o wiele młodszy. Nie miałem nic do stracenia. Ułożyłem sobie życie w forcie. Zaczynałem jako niezły wojownik. Wiedziałem co i jak. Z banitami aż po śmierć. Jebać resztę. Oto cały ja. Aż wreszcie spotkałem członkinię berserków, Kaję. Nie widziałem dotąd kobiety berserka, ani nikogo do niej podobnego. Stwierdziłem, że skoro ona dowodzi, to pewnie są w porządku. Zwiałem więc od banitów i dołączyłem do nich. Od tamtej pory jestem przybocznym Kai. Nigdy nie podjąłem lepszej decyzji. Zwiałem od banitów ona... i dołączyłem do nich? No sam rozumiesz. Ciekawe. Czy Kaja podobnie zapatruje się na te sprawy? Dobra, tak zrobię. I w sensie, że jak?
Miałeś poczekać tu. Przynoszę wieści o twoich strażnikach. I co? Który z nich spiskuje z banitami? Drabak. Spotyka się z paroma typkami z krateru, ale to raczej nic groźnego. Nic groźnego? To nasz wróg! W forcie Drabak był tylko zwykłym strażnikiem. Uwielbiał też Logana, poprzedniego księcia Tawaru. Jego ludzie nie zostawili mu wyboru, więc teraz jest berserkiem. Cieszę się jednak, że tu trafił. Chłopak po prostu ma w kraterze kilka kontaktów i najwyraźniej próbuje sobie dorobić na boku. Aczkolwiek mimo, że nie planuje zdrady, od czasu do czasu zdarza mu się pewnie sypnąć odrobinę za dużo. Lepiej nie zdradzać mu żadnych poufnych informacji. Mówisz poważnie? Powinnam go ukatrupić, gdyby nie to wysokie stanowisko. Kto zaufa dowódczyni, która ścina własnych ludzi? Moja reputacja ległaby w gruzach. Chociaż gdybyś ty się tym zajął... O kurde! Nie jesteś wyrocznią Tawaru. Nie dźwigasz na barkach losu całego ludu i nie musisz się każdemu ze wszystkiego tłumaczyć. Zabij dla mnie Drabaka. Zasłużył sobie. Wiesz o tym. Uspokój się. Zaczyna ci odbijać. A jak sobie niby wyobrażałeś moją reakcję? Słuchaj, muszę się z tym wszystkim oswoić. Potrzebuję przestrzeni, by to przemyśleć. O Boże. Zobaczmy ten dziennik. No nie wiem. Może Sery coś na rzeczy jest, ale generalnie Kaja zalatuje trochę paranoją. I może byłaby nam nawet wdzięczna, gdybyśmy jednak nie posłuchali. W sensie, no teraz od razu na pewno nie, ale po jakimś czasie może by to zrozumiała, że trochę przegina, nie? Fajna swoboda w eksploracji, dzięki temu, że mamy ten plecak. Amunicja do działu. Tak on kurde polazł. Pewnie coś jeszcze tu zauważymy, a może będą kolejni bandici z nim jeszcze. Których tak lubi. No, trochę życia straciłem, nie wiem czemu. Ej, on ucieka ode mnie. Ale jeja. Patrzcie na to. No co jest? Jest chyba tak samo szybki jak ja. Damy radę pogadać? O. Wreszcie. Chciałem z łuku strzelać. Co? Nie, dlaczego? Z jakiego powodu? Kaja chce cię zabić, powinieneś stąd spieprzać, zanim przydarzy ci się wypadek. Na przyszłość radzę ci przestrzegać reguł, jeśli wolisz uniknąć nieszczęścia. Kolaborowałeś z wrogiem, Drabaku. Kazano mi się ciebie pozbyć. Co kurwa? Co? Jak? Za co? Ja nic nie przeschowałem! Kai nie odpowiada, że trzymasz sztamę z banitami z krateru. Żąda twojej głowy. Zaraz, no! Czekaj, stara! To jakaś paranoja. Nie zrobiłem nic złego, przysięgam! Tylko trochę handlowaliśmy, bo nikogo nie zdradziłem. Należało to sobie przemyśleć, zanim zacząłeś działać za plecami Kai. Puść nie wolno, dobrze? Sam z nią pomówię. Wszystko naprostuję. Już na to za późno.
No to nie mam wyboru. To nie potrwa długo. No nie potrwa, to prawda. O. Dobra, mamy cię. Nie wiem, był dziwny ten gościu. To przez to, że tak uciekał i jeszcze tak się speszył, podjąłem taką decyzję. Wiem, że to bardzo wpłynęło źle na ten efekt zniszczenia jakby. I wiem, że pewnie teraz trzeba będzie dużo pracować, żeby to odbudować, no ale... Niech będzie. Gdzie ona jest? Teraz tu się akurat podziała. Dobra, chodźmy do bastionu i pogadajmy z nią. Zdajmy jej raport. No i fajnie, jakby dołączyła do nas ponownie. Do wspólnego poruszania się po Magellanie. No i co? Zająłeś się drabakiem? Więcej go nie zobaczysz. Chociaż mam wątpliwości, czy skazując go na śmierć, nie postąpiłaś zbyt... Jak? Zbyt okrutnie? Serio? Powinieneś wiedzieć najlepiej, jak niebezpieczni potrafią być tacy ludzie. Ten chłopak przypominał tykającą bombę. Jeden problem z głowy. Bardzo się zmieniłaś przez ostatnie lata. Nie życzę sobie o tym słyszeć. Nie rozumiesz? Stałaś się zupełnie inną osobą. Bo spoczywają na mnie konkretne obowiązki. Muszę być twarda. Być twardą to jedno. Gorzej, jak wpędzi cię to w paranoję i ślepą furię. Uważasz się za wszechwiedzącego, co? Gdybyś chociaż w połowie tak się... Wystarczy. Zapominasz o tym, co najważniejsze. Tak sądzisz? Chyba pora nauczyć cię dobrych manier. No bez jaj. Czy ty się w ogóle słyszysz? Wcale nie przypominasz Kai, z którą łączyło mnie kiedyś coś więcej. Ach, dość tego. Brak mi czasu na sentymenty. To go znajdź. Martwię się o ciebie. Zgorzkniałaś. Rządzisz poprzez strach. Zachowuj się tak dalej, a wkrótce twoi ludzie przestaną ci ufać. Niech cię szlak, Jax. No dobrze, pomówmy szczerze. Pragniesz się mnie pozbyć, prawda? Ona serio odkleiła się jakoś. Z twojego serca pragnę, byś mi towarzyszyła. Potrzebuję twojej siły. Powinnaś jednak otrzeźwieć i przejrzeć na oczy. Czeka nas tytaniczne zadanie. Nie możemy sobie pozwolić na słabość. Swoją drogą, to jest cały czas pierwszy akt. Ja przemyślę to sobie. Na jakiś czas udam się do fortu. Pewnie i tak znajdzie się tam sporo roboty. To dobry pomysł. Porozmawiamy za kilka dni. No to ja się zbieram. Opiekuj się naszym synem. Spokojnie. Będę do niego zaglądał. Niezły ojciec. Nie teraz. I bez ciebie mam już wystarczająco dużo na głowie. Okej, czy nie możemy jednak tak chwycić i zatrzymać? Jak dorosnę, to chcę być taki jak ty. Super. No i zaopiekowaliśmy się nim. Nie kłopoć się. Aha, od początku gry on się zajmie synem, spoko. My się nie musimy kłopotać. Dobra, najedzony Jax. To szczęśliwy Jax. Zauważyłem błąd. Jak jestem w menu, tutaj pokazuje, że mam pełne HP, ale jak tu się cofamy, to jeszcze nie miałem przed tym poprzednim kurczakiem, dlatego zjadłem tego czwartego też. Kaja jest w szoku. Nie no, mieliśmy po jakimś czasie dopiero podejść. Chyba musimy iść do tego starca.
Fenris jeszcze. Tu jest ta Iris cała. A tu? Khan. Musimy z Khanem jeszcze pogadać. Oczywiście, jeśli będziemy dopuszczeni do tego. Boże, jak one hałasują. Przecież stoją w miejscu, nie? Totalnie tego nie kumam. Okej, okay, w prawo. Siema. Dimitr? Chyba na dole? Ale pewnie nie będziemy mogli z nim porozmawiać. Bez wykonania zadania. Chcę pomówić z Khanem. Ten... Aha. Także ten, no. Do Fenrisa może zawitamy jeszcze. Zobaczymy, jak Fenris zareaguje. Co z klerykami w takim razie? Nie mam pojęcia. Ja myślę, że do Fenrisa pójdziemy i do starca od razu zawitamy i zagadamy, jak tam sytuacja się miewa. A Fenris akurat się przyda, bo on też tam przy chyba jakiś eleksir, że kryształki powinien mi jeszcze zaoferować za poprzednie zadanie. Oczywiście związane z preserkami. Myślę, że to Kaja przez chwilę. Jestem zajęty. Jeśli czegoś chcesz, przyjdź później. To pogadane widzę. Tu są cholera klerycy przecież. Dobra, pogadamy z Adamem. Niżej? Aha, okej. Okay. W ten sposób, w sensie. Co do siły bojowej pozostałych frakcji... Fort Berserków cechuje się obecnie lepszą strukturą wojsk niż za czasów Banitów. Poniekąd. Plan zjednoczenia frakcji Banitów i Berserków w forcie zdaje się przebiegać pomyślnie. W rzeczywistości Morkonami zarządza najwyraźniej patriarcha Wiktor. To dość impulsywny człowiek. Należy na niego uważać. Dobrze wiedzieć, ale szczerze mówiąc, tyczy się to chyba wszystkich Morkonów. Eleksator Ekrom znakomicie dowodzi Albami. Jest bystry i zapewnia im niezrównaną stabilność. Przynajmniej na razie. Prawda. Intelekt nigdy nie stanowił u Albów problemu. Zmagają się za to z trudnościami innego rodzaju. Banici osiedlili się w zaśmieconym kraterze powstałym po zderzeniu z kometą. Póki co... Mieszka ich tam niewielu, ale to wkrótce pewnie się zmieni. Sprytne posunięcie. Na chwilę usunąć się w cień, zwiększyć potencjał militarny. Mimo to aktualnie nic nam po nich.
Ty, Adam, a jak tam sytuacja z lekiem, tak a propos? Książę Ateris może stwarzać zagrożenie. To zwykły przestępca. Na dodatek nad wyraz skuteczny. Lepiej go zatem obserwować. Nie wolno nam sobie pozwolić na żadne niespodzianki. Czy to wystarczy? Tak. Zgromadziliśmy... Osiągnięcie. Dowódca. ...innych frakcjach. Dobra robota. Daj mi trochę czasu, bym to wszystko przeanalizował. Wtedy przejdziemy do kolejnego etapu. Dołączył do nas naczelnik Tialg. Powierzyłem mu dowództwo nad naszymi żołnierzami. Świetnie. Czy rzeczywiście możemy mu ufać? Nie przyprowadzałbym tutaj kogoś, kto miałby nam wbić nóż w plecy. Doskonale. Oby tak dalej. Jesteś chyba świadom, że tym trudniej będzie ci przystąpić do jednej z frakcji, im dłużej postanowisz z tym zwlekać. Dzięki szkoleniom i wyposażeniu, jakie ci zapewnią, staniesz się lepszym wojownikiem. Wiem o tym. Nie musisz mnie pouczać, starcze. Wspaniale. Bastion zaczyna się nam rozrastać. Mimo to, jeżeli naprawdę mamy powstrzymać najeźdźców przed zagarnięciem naszego świata, czeka nas wciąż wiele przygotowań. Ha. Kiedyś mówiłeś coś podobnego w Lodowym Pałacu. O, retrospekcja. To jest dosłownie scenka z Alexa 1, jeśli się nie mylę, ale... Dlatego zastanawiam się, ile z hybrydy w tobie zostało. Paranoja nie zaprowadzi cię zbyt daleko, Jax. Lepiej skup się na tym, co jest tu i teraz. Położyliśmy fundamenty, ale przed nami jeszcze sporo do zrobienia. Wkrótce dołączy do nas więcej ludzi. Szósta siła zapewni schronienie każdemu. Dobrze się spisałeś, Jax. Ani przez chwilę w ciebie nie wątpiłem. To wszystko? Niemal. Muszę przeanalizować jeszcze jedną rzecz. Póki co skup się lepiej na tym, by zabezpieczyć Bastion. Mianowałeś naszym dowódcą Tialga, więc zamień z nim parę słów. Kiedy już skończysz, zastanowimy się nad dalszymi krokami. No dobra. Dotrzymaj tylko swojej części umowy. Tak. Twoja infekcja. Ciągle ją badam. Tak, na pewno. Ciekawe w jaki sposób, skoro nawet kurde nie jesteś przy Jaxie. Coś mi tu generalnie nie pasuje, wiecie? Nie ufam mu. Jaki miałby cel w tym, żeby nas oszukać? Te oddziały bojowe w Bastionie. Nie masz żadnego planu, prawda? Czy tylko mi się wydaje? Szczerze mówiąc... Cholera. Mogłem się tego domyślić. Chyba będę musiał improwizować. Potrzebuję przede wszystkim sporej grupy lojalnych towarzyszy. Ludzi godnych zaufania. Gotowych się poświęcić, gdyby wymagała tego sytuacja. Załatwisz to jakoś. Ręczę jedynie za Kaję i mój wysłużony dron. To nie brzmi dobrze. Zawsze to jakiś początek. Czy zdołasz zwerbować ich od razu? Co? A gdzie twój stary dron bojowy? Wysłałem Kroniego U4 na patrol. Jeszcze zanim... Jeśli jest jeszcze w jednym kawałku, zapewne krąży nad moją starą chatą i mnie szuka. Nad twoją starą chatą? Miejscem, w którym ostatnio mieszkałem. Krony U4 odznacza się wystarczającym sprytem, by się ukryć w razie ataku najeźdźców. Świetnie. Powodzenia w poszukiwaniach. Kaja do nas dołączy. Doskonale. Jest jedną z najlepszych. Zawsze z dumą walczyłem u jej boku. Dobrze, ale to niestety za mało. Wspominałeś o innych. O kimś, komu można ufać.
Potrzebujemy więcej ludzi. Cześć. Ostatnio sporo się tu kręcisz. Co jest? Nie trafiła ci się jakaś lukratywna robota, co? Może przekażesz datek w postaci Eleksitu na rzecz społeczności Bastionu. O kurde. Skorzysta na tym nie tylko szósta siła. Poczujesz się dumny, że uczyniłeś coś dobrego. Co ty na to? No dobra. Chcę przekazać coś na rzecz społeczności. Dobrze. Ile Eleksitu chcesz przekazać? O kurde, grubo. Dajmy 500, no nie będę szaleć. Świetnie. Na pewno i ty na tym skorzystasz. Czy może zniszczenia się pozbyć w ten sposób? Popytam i zobaczę, czy dołączą do nas jeszcze jacyś szaleńcy. Cholera. W co ja się wpakowałem? Zadaję sobie to samo pytanie, szczerze mówiąc, ale Tialgowi to już w ogóle się dziwi. On tu jest sam praktycznie. Jakiś gość jest, dzieciak, Dex, w sensie dziecko Jaxa, no i starzec szalony. Czas sprawdzić nasze postępy. W porządku. Co jeszcze trzeba zrobić? Tialg chce, abym zwerbował przynajmniej dwóch solidnych towarzyszy broni. Nie zapominajmy o drobnym problemie w postaci mojej infekcji, ale to już twoje zadanie. No i jeszcze dron. W porządku. Czyli ustaliliśmy, czym należy się zająć. I pamiętaj, że im szybciej dołączysz do frakcji... Wiem. Tak, kapuję. Ale bez odpowiedniego treningu i wyposażenia, jakim dysponują, będzie mi tylko trudniej. W istocie. Czy myślę, że możemy do frakcji berserków dołączyć, a tam do kleryków i tak mogę sobie pójść, bo i tak nie chcę do nikogo innego się przyłączać, szczerze mówiąc, tak sobie teraz myślę. Może byśmy faktycznie się dołączyli od razu do tych berserków. Nie chcę niczego oznaczać. Tu niedaleko powinien być nasz dron U4. Kroni U4. O, ścierwojad. Chodzące mięsko. O, dobra. To już mogłoby zapolić, żebym upadł z takiej wysokości. Jesteśmy dosłownie na miejscu już praktycznie. Ciekawe, czy to będzie takie proste, że to podejdziemy i od razu będziemy mieli naszego drona, czy będzie to trochę trudniejsze zadanie. Oho, jest i cutscenka. Ale jest i nasz dron. Hej, Kroni. Nie iść tam samemu. Dowódco, analiza taktyczna wskazuje, że prawdopodobieństwo przeżycia po ataku na jeźdźcy było ekstremalnie niskie. Ach, ciebie też dobrze widzieć, koleżko. Kroni zgadza się z tym, ale z czym? Oznak życia dowódcy przez 2,9 dnia. Tak, wiem, mocno oberwałem. Potrzebne wytłumaczenie. Te bestie zaatakowały mnie. Na długo straciłem przytomność. Zalecana rekalibracja. Proszę udać się do bazy Albów w Ignadonie. A Ignadon to Albowie, Boże. To miłe z twojej strony. Obliczam stopień prawdopodobieństwa odbicia utraconych terenów. Obserwujesz te okolice już od kilku dni. Czego się dowiedziałeś? Ostatnio przy Wszechsercu doszło do walk między berserkami i morkońskim oddziałem Wandali. Zauważono zwiadowców obcych najeźdźców. Potrzeba więcej informacji o obcych najeźdźcach. Tu się zgadzamy, chociaż domyślam się, kim oni są.
Wypatrujemy ich już od wielu lat. To muszą być świadomi. Wysoko rozwinięta rasa powiązana w jakiś sposób z pochodzeniem Eleksu. Jeśli czegoś z nimi nie zrobimy, czekają nas poważne kłopoty. O! Niestety nikt nie chce słuchać ostrzeżeń starego Jaxa. W końcu ciekawe spostrzeżenia jakieś. Wszyscy zbyt angażują się w swoje wojenki, by dostrzec prawdziwy problem. Nie, szkoda strzępić język. Wróg już przybył, a my nie jesteśmy gotowi. Zalecam odwrót taktyczny. Nie panikuj, mały. Mamy jeszcze czas. Na razie zastanówmy się, jak się stąd wydostać. Przyjąłem. Musimy uważać, póki nie dowiemy się, z czym się mierzymy. Skaner otoczenia namierzył liczne nowe zagrożenia. Super! Najeźdźcy ruszyli pełną parą. Należy zachować czujność. Według analizy brakuje nam odpowiedniego uzbrojenia. Zaleca się odzyskać sprzęt ze składu. O tym możemy zapomnieć. To cholerstwo wylądowało prosto na mojej chacie i pogrzebało wszystko pod ziemią. Analiza alternatywnego rozwiązania. Trzeba zgromadzić nowy arsenał. Nie masz pojęcia, jak to zrobić, prawda? Kiedy ostatnio odwiedziłeś bazę Albów? Przeszedłeś inspekcję? Od przeglądu minęło 76 dni, 23 godziny i 25 sekund. Rozumiem, dawno nie wpadliśmy do Ignadonu, co? Nie znam się na robotach. Zawsze był ze mnie lepszy wojownik niż technik. Potwierdzam. Odblokowane osiągnięcie, najlepszy kumpel. W każdym razie wypada zadbać, by ktoś z depozytorium rzucił okiem na twoje systemy. Przed nami trudne czasy. Nie wolno nam dopuścić do żadnych awarii. Zaplanuję przegląd w depozytorium w Ignadonie na najbliższy termin, dowódco. Dobrze. Jak się trzymasz? Jesteś gotowy do pracy? Wszystkie systemy w pełni sprawne. To już coś. Tęskniłeś za mną? Prawdopodobieństwo przeżycia dowódcy wynosi 0,3%. W takim razie lepiej, bym miał cię blisko. Przed nami dużo roboty. Chcę, byś szpiegował najeźdźców i gromadził dla mnie dane. Jeśli znów się rozdzielimy, spotkajmy się w bastionie na północy. Przyjąłem. No dobra. Analiza systemu. Analiza w toku. Zoptymalizowano główny protokół. Chodź ze mną. Okej. Rozumiem. Ale co niby rozumiesz? Mamy kolejnego zaufanego towarzysza. Możemy Tielgowi to zaraportować. Znaczy, pewnie to wyśmieje, ale szczerze to jest dobry pomysł, myślę. Znalazłem swój stary dron bojowy. Wesprze nas. To dobre wieści. Dron bojowy Albów. Warto na nim polegać. Ręczę za niego. Świetnie. Wygląda na to, że wiesz, co robisz. Jeśli uda nam się go kontrolować, taki dron bardzo nam pomoże. Świetnie. A teraz do roboty. Musimy iść za ciosem. Co dalej? Pora przejrzeć ekwipunek.
Sprawdzę, co nam się przyda. Nie pomożesz przy tym, więc nic tu po tobie. Oczywiście, jeśli uda ci się znaleźć kolejnych ludzi, niech do nas dołączają. Godni zaufania czy nie, zaryzykuję. No lepiej godni jednak. Potrzebna nam siła bojowa. Utrzymaniem kontroli będę się martwił później. Ważne, żeby nikt nie zdradził po prostu. Plany obrony Bastionu są gotowe. Przynajmniej na ten moment. Szukaj dalej. Potrzebujemy jak najwięcej ludzi. No dobra. Podejdziemy tutaj tylko jeszcze w takim razie zaraportować, jak wygląda sytuacja. Proszę o potwierdzenie oryginalnego planu działania. Pierwszy etap naszej długiej podróży mamy już za sobą. Szósta siła poczyniła pierwsze kroki, ale wciąż czeka nas najcięższa praca. Jestem pod wrażeniem, Jax. Wiedziałem, że dasz sobie radę, ale twoja skuteczność robi wrażenie. Robi wrażenie. To dlatego ty, znaczy hybryda, zawsze posyłał mnie na najtrudniejsze misje, tak? Zgadza się. Jak widać, mimo upływu lat, nie wyszedłeś z wprawy. I bardzo dobrze. Twoje umiejętności będą nam bardzo potrzebne. Nowa misja bez litości. Tyle trudnych sytuacji. Inni planują narzucić przyszłość mojej rodzinie i mnie. Znów mam jednak porządną broń i czuję się gotów na spotkanie z kolejną przeszkodą. Szósta siła jest już w grze i wkrótce da się poznać jako poważny kandydat w walce o Magalana. A czy mi się to podoba, czy nie, stałem się jej częścią. Nie wiadomo zbyt wiele, jednak nadchodzące dni pokażą, jaką rolę odegram w wojnie przeciwko najeźdźcom. Do tego czasu kosmiczna flora niebian rozprzestrzeni się na coraz większym obszarze. Ani się obejrzymy, a znajdziemy się w obcym świecie pełnym stworzeń, które albo nas zmienią, albo zniszczą. Moja infekcja, mroczny eleks, powoli bierze górę. Zaczynam odczuwać... Rozdział drugi. Blokada drogi. Muszę niebawem wrócić do zdrowia. Inaczej nawet nie doczekam pierwszych prawdziwych walk. Powinniśmy pomówić o twojej... No nareszcie. Badając mroczny eleks, dokonałem niepokojącego odkrycia. O, jest nieuleczalne? Teraz jestem już pewien, że bez odpowiedniej kuracji ostatecznie przeobrazisz się w niebianida. Czyli jedyne, co mogę zrobić, to czekać na to z założonymi rękami? Naprawdę nic innego nie wymyśliłeś? Jeśli sobie życzysz, zaaplikuję ci środki przeciwbólowe. Ale raczej to kiepski pomysł. Wtedy wystarczy chwila nieuwagi i zaraza rozłoży cię całkowicie. To niby dlaczego? Wolimy unikać takiego ryzyka. Świetnie. Opracowałem metodę ekstrakcji poszczególnych fragmentów DNA z zakażonych obiektów. Potrzebuję więc jak najwięcej zainfekowanych istot, aby przeprowadzić dalsze pomiary. Właśnie na tym należałoby się teraz skoncentrować. A co ze mną? Przecież choruję. Moje DNA nie pomoże? Chodzi o próbki pobrane ze stworzeń, które już zmutowały. Co więcej, byle jaki niebianit do niczego mi się nie przyda. Rozmawiamy o okazach termoaktywnych. Upoluj je i skorzystaj z rzeczonej metody, by pozyskać z nich materiał genetyczny. Jakieś wieści z frontu inwazji niebian? Na razie panuje względny spokój. Pewnie przygotowują się do poważniejszych manewrów. Na ten moment bardziej martwią mnie Morkoni. Prawie już o nich zapomniałem. Są nieprzewidywalni i stanowią ogromne ryzyko w naszej wojnie z niebianami. Zwłaszcza ich patriarcha.
Wiktor. On jest najniebezpieczniejszy z nich wszystkich. Powinieneś z nim porozmawiać. Spróbujcie dojść do... Rozmawialiśmy już. Trudno wyobrazić sobie teraz coś gorszego od ich nieprzewidzianego ataku. Czy chcesz mi donieść o czymś jeszcze? Otrzymałem raporty od naszych północno-zachodnich sąsiadów. Wygląda na to, że klerycy stracili kontrolę nad własnymi oddziałami. O kurde. To grubo. Szałmaszyn. Mnóstwo questów, nie? Chyba z 3-4 zadania. W ciągu jednej rozmowy. Strasznie to wygląda. Ich siedziba zostanie wkrótce zaatakowana przez grupę wadliwie działających robotów. Postaraj się je powstrzymać, zanim obrócą zamek kleryków w Sterte Gruzu. Porozmawiaj z Tialgiem o naszych działaniach obronnych. To jest ciekawe, bo akurat... Przed nami już długa droga. Z Tialgiem już gadaliśmy i nawet tobie to mówiłem. Ale fajne jest to... Jest kolejna misja, masakra. Do kleryków akurat sam chciałem się udać, więc... Fajnie wyszło, że też nas tutaj misja fabularna prowadzi, nie? Co, jeśli nie nawiążę porozumienia z patriarchą Wiktorem? No cóż... Postaraj się za wszelką cenę, by do tego nie doszło. Aha. Próbki materiału genetycznego termoaktywnych niebianidów? Skąd ja mam wiedzieć, co to w ogóle znaczy? Sprawa niewątpliwie wydaje się skomplikowana. Ale w gruncie rzeczy jest całkiem prosta. Chodzi tylko o replikację komórek. O to, jak trwale i czynnie przekształcają się zakażone jednostki. Najlepszych danych do badań dostarczą mi obiekty, których transformacja przebiegła szybko i sprawnie. Pomogłoby mi to zaoszczędzić wiele czasu w trakcie analizy mrocznego eleksu. A tego przecież nigdy za wiele. Wystarczą nawet fragmenty skóry, łusek czy ekskrementów, pod warunkiem, że będą pochodzić z wysoce termoaktywnego źródła. Przesłałem już stosowne informacje na twój adiutor. Właśnie tak się nazywało to narzędzie. Wskażę ci obszary najprawdopodobniej zaludnione przez potrzebne okazy. Właśnie tam skieruj się na poszukiwania. Dobra. Wróć, kiedy zbierzesz pierwsze fragmenty DNA. Okej. Okay. Im szybciej będę mógł się nimi zająć, tym wcześniej przedstawię ci wyniki badań. Dobra, słuchajcie, zrobiliśmy naprawdę, wbrew pozorom, sporo. Jeżeli chodzi o questy fabularne, to wygląda teraz w ten sposób, że mamy bzes litości, zagrożenie dla szóstej siły, szał maszyn i tak dalej. Szczątki wroga, no jest tego serio mega, mega dużo. No widzę, że one są bardzo rozproszone w ogóle po świecie. Ale tym wszystkim zajmiemy się na spokojnie już w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elex 2 na moim kanale, także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, naprawdę proszę, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę. Zapraszam również do komentowania moich materiałów i dziękuję za oglądanie odcinków. Bądźcie na bieżąco i cóż, mam nadzieję, że miło spędzicie się czas. Do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się raz jeszcze i pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.